Siatkarki Anser Siarki Tarnobrzeg pożegnały się z drugoligowymi rozgrywkami. W sobotnim meczu fazy play-out podopieczne trenera Pawła Dudy uległy drużynie Dalinu Myślenice 1-3, przegrywając całą rywalizację 0-3. Oczywiście liczyliśmy na to, że uda się obronić drugą ligę. Założenie na początku sezonu, mimo wszelkich trudności, jakie były takie, że skończymy sezon zasadniczy w środku tabeli, bezpiecznie będziemy czekać na następny sezon i budować drużynę. No niestety musieliśmy walczyć w play-outach i było blisko utrzymanie, bo prowadziliśmy 2-1 z Wieliczką. No niestety później dwie porażki, no i teraz bardzo słabe mecze w wykonaniu naszej drużyny i no niestety porażka i spadek z drugiej ligi po wielu latach. No niestety ten sezon nie zaczął się dobrze, zaczął się od tego, że drużynę musieliśmy montować dopiero bardzo późno i drużyna nie była zmontowana na miarę naszych oczekiwań, ale wydawało się, że z tą drużyną jakoś powolutku by się przecierała i że z tą drużyną utrzymanie będzie spokojne. No niestety, choroba trenera, nowy trener w drużynie, później trener następny opuścił naszą drużynę, powrót jeszcze Andrzeja Drubkowskiego, no niestety choroba mu nie pozwoliła kończyć sezonu i przejął drużynę pan Paweł Duda. No niestety, no myślę, że takie zawirowania w takiej drużynie to nie są wesołe, więc no i niewesoło się skończyło. Myślę, że teraz będziemy stawiać na szkolenie młodzieży i dopiero jak wyszkolimy młodzież tarnobrzeską, która będzie w stanie walczyć w trzeciej lidze, dopiero wtedy będziemy mówić o powrocie do drugiej ligi. No jak chcielibyśmy wrócić w następnym sezonie do drugiej ligi, to musielibyśmy sprowadzić zawodniczki do trzeciej ligi, a chyba to jest mało prawdopodobne, bo to też kosztuje wszystko. I trzecia liga, to oczywiście mówimy o lidze wojewódzkiej, więc i trudno to liczyć na sponsorów, którzy by wspierali naszą drużynę jak do tej pory, więc tylko na środkach budżetu miasta. Z budżetu miasta też na pewno nie możemy liczyć na takie same pieniądze, jak były do tej pory na drugą ligę.